naprawdę po ogniu może przejść każdy. Młody, stary, kobieta, mężczyzna, nawet dziecko. Wystarczy, by uwierzyć w swoje możliwości. Podstawową rzeczą jest to, byśmy przełamali pewne bariery. Wszelkie nasze obawy, lęki, tak naprawdę są głęboko w nas zakorzenione. To my sobie wmawiamy, że coś jest niemożliwe i czegoś się nie da zrobić. Ważną rzeczą jest, żeby wyobrazić sobie chód pod stopami. Palce złączone, płaskie stopy, patrzeć się przed siebie, nie patrzmy się pod nogi. Po wprowadzeniu uczestników zaprowadzamy na miejsce przejścia. Tam naprawdę dochodzi do nich, co będzie ich czekało. Konsternacja, strach, obawa. To są te pierwsze reakcje uczestników. Myślałam, że to będzie znacznie bezpieczniejsze. No serio, no. Trzęsę się. Każdy, kto będzie próbował przejść po tych węglach, ma jak w banku poparzenia drugiego, trzeciego stopnia. Nie wiem, czy przejdę. Jeszcze się zastanawiam, na razie się boję. Nie, potrzebuję stopy. Super, w ogóle nic nie parzy. Podoba mi się. 0, 0, 0 bólu, sama przyjemność. O niczym się nie myśli, tylko się idzie przed siebie. Nie czułam tak naprawdę szybko i sprawnie. Przez to mało rozgrzane. Kontakt stopy z ogniem jest bardzo krótki. Ludzkie stopy pocą się, a my jeszcze dodatkowo zraszamy teren wodą, co powoduje, że tak naprawdę przejście po ogniu jest możliwe i nie jest żadną magią.